Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Inscription. I tak, dziś ten oto odcinek chciałbym rozpocząć od jakże kreatywnego pomysłu, który chcę przetestować z taką to piękną talią. Otóż dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy dałoby się wzmocnić, w cudzysłowie, w nieskończoność Ouroborosa na kukle treningowej. Przy okazji też chciałbym sprawdzić parę innych rzeczy, głównie Broken Obole. Jak widzicie, są dwa rodzaje i zastanawiam się, czy jeśli jednego obok drugiego nie położymy, nie dostaniemy obola całego. Inne takie rzeczy. Rozumiecie. Ale mniejsza, póki co, tak, skupmy się na tym. I jakby tu najłatwiej zacząć? Jeśli miałbym wszystko zaczynać, tak opisywać, opowiadać, co chcę zrobić, to... No, proste. Mój cel jest taki. Uzbierać jak najwięcej kości przy użyciu tej dwójki. I tak, jak będę miał mnóstwo kości, poczekać na nekromantę. No, widać, że już go mam. Ale jeszcze chwilę więcej. Trzeba poczekać. Oraz, a poza nekromantą jeszcze potrzebujemy ich. Idealnie. I teraz mógłbym już zacząć nakręcać, wiecie, Ouroborosa. Ale żeby to zacząć robić, potrzebujemy czegoś więcej, a więc... Tak. Tylko nie mogę tego zrobić od razu, bo jak to zrobię, to to będzie po wszystkim. Chociaż... Może jestem w stanie? Dobra, wiecie co, nie. Nie. Poczekamy jeszcze chwilę, wiem, że to może być dla was nudne. Ale po prostu chcę zobaczyć, czy moja teoria zadziała. Co do oboli. I... Tak, teoria co do oboli zadziałała. Mamy starożytnego obola i... Karty Broken Oboli, które w sumie nic nie robią, to można je od razu walnąć młotkiem. I czy jest coś jeszcze, co muszę przemyśleć, posprawdzać? Nie. A co za tym idzie? Możemy Ouroborosy. Niszczymy Ouroborosy. Przez co w sumie dwa dostajemy. Każdy kolejny coraz silniejszy. No i tak. Nie dosyć, że odkryłem jakiś sekret, który podejrzewam, że wiem, czego będzie dalszą częścią. Jeśli chodzi o samo w sobie działanie, to jeszcze mamy Ouroborosa, który można nagenerować niedługo już mnóstwo folijek. I to też jest mi zamysł, bo wiecie, tutaj widziałem, że jest kolekcja kart. A jak jest kolekcja kart, to warto byłoby może skompletować wszystkie. A co za tym idzie? Skompletować wszystkie, to wiecie, no. Trzeba mieć farta w dobieraniu z pakietów. Albo możliwość kupienia miliona pakietów, no to... Te. Chyba wiecie, dokąd ja zmierzam. I okej, pokazałem wszystko, co chciałem. W sumie, w tym momencie, więc... Ja się tutaj pobawię z Ouroborosem. Jak już będzie ten ostateczny moment, kiedy stwierdzę, wystarczy, to wtedy się spotkamy ponownie. A póki co, no widzimy się za chwilę, kiedy ja będę sobie tutaj... generował wszechpotężnego Ouroborosa, który ma przezwyciężyć cały wszechświat. No dobra, wiecie co, 50 do 50 chyba wystarczy. Jak widzicie, pełno tej pięknych Ouroborosów, wonuszów. Ale tak, jeszcze na podsumowanie wszystkiego i tak dobicie totalne. Dwa Ouroborosy. Dzyń. I proszę, uwaga, wielkie liczenie. 95 folijek dla nas. Nie wiem, co ja z tym zrobię, ale... No jak dali taką okazję, to czemu nie? Zepsujmy grę. No. Dobra, myślałem, że coś wyjątkowego się stanie, ale jednak nope, nadal bez różnicy. I tak, skoro przy tym już jesteśmy, to dziś właśnie chciałbym skupić się na skompletowaniu kart, więc będziemy chodzić po poszczególnych ludziach, można tak sobie powiedzieć, i zobaczymy, jakie karty mamy. Najpierw zacznijmy tutaj od czardziejów. Więc z tego, co widzę, brakuje nam teoretycznie chyba jakiegoś super moxa. No tak mi się wydaje, bo chyba widziałem kiedyś moxa 3 żywiołowego. Też dobra, może tutaj też byłby napis new, więc zamiast się o tym martwić, to kupmy tutaj. I zobaczmy, czy dostaniemy tą ostatnią kartę, bo w sumie nawet nie wiem, czym ona ma być. Jakiś nowy do botów. Kiedy ja tutaj, wiecie, próbuję zdobyć dosłownie tylko i wyłącznie kartę brakującą do czardziejów, bo chcę mieć już komplet. Jak w szczególności, że już w sumie
przynajmniej z mojego zrozumienia pomału kończymy już przygodę z Inscription. Już lada mam dostęp do tego Casey Moda. Przynajmniej jeśli dobrze rozumiem, bo tutaj chyba mieliśmy pokonać czwórkę tych skrybów całych. No popatrzcie sobie w ten sposób. Dwóch mamy za sobą. Jednego możemy już pokonać w dowolnym momencie, tylko muszę tam po prostu pójść i wrócić z jakąś sensowną talią. Mówisz, że szybciej byłoby kupić tą kartę po prostu. Jak tak otwieram te paczki i otwieram, to nic się nie trafia. A nie tutaj, tu. A nie! Ja to zdobyłem, nawet nie zwróciłem uwagi kiedy. O, okej. Okay. Dobra, mój błąd. A więc czarodziejów mamy wszystkich. Jej, teraz pozostały trupy. Zwierzęta i technologia. Trochę to zajmie, więc... pozwólcie, że po prostu... najpierw wezmę jeszcze zapas folijek sobie od kukły, więc widzimy się za chwilę. I teraz pójdziemy kupować karty bestii. Kupimy ich za całe folie, które mamy ewentualnie. Zobaczymy kiedyś jeszcze, czy tutaj będzie wszystko, czy nie. I w sumie tak się tym zajmiemy. No, tak będzie najlepiej. A zauważyłem jeszcze w ogóle taką ciekawą właściwość. Patrzcie, te broken obole nadal nie mają grafik. Więc zobaczymy, czy te połączy to też nagle... Nie, te nie straciły grafik. No co za oszustwo. Szkoda. Ale dobra, mniejsza z tym. Przynajmniej mam odpowiedź. Tylko te dwa się zepsuły. Nie wiadomo czemu. Tak. Można tak zrobić, żeby dostać więcej. I no. W sumie to... Tak, trochę mi to zajmie. Jeszcze pewnie. Ale no. Powoli właśnie będę się zbliżał już ku końcowi mojego gromadzenia folijek, więc no najlepiej mówiąc, po prostu widzimy się za chwilę, jak już, jak mówiłem, będziemy kupować karty bestii. Wiecie co? Stwierdziłem, że skoro mamy tego monokla ciekawego, to jeszcze pójdę tutaj, poszukam, czy nie ma jakichś właśnie takich specyficznych, jakichś znajdziek. Tutaj proszę, znalazłem coś takiego i no, skoro znalazłem, to od razu przyjdziemy, zobaczymy. Mało który gracz mi tu odwiedza. Czasami mnie to zastanawia. Jaki był mój cel gameplayowy? To jest oczywiste. Przynajmniej teraz, że chcesz wiedzieć więcej. Co bym mogła ci powiedzieć? Spojrzałam na old data, czyli stare dane. I nic o nich nie powiem, jako akt miłosierdzia. Powtórzę się po raz ponowny, tam było. Nie będę wspominała nic o old data, czyli o starych danych. Wiedza o nich oznacza śmierć. Ale graczy nigdy co nie obchodzi, sam nigdy się tego nie obawiałem. Co mogę ci powiedzieć? To skorumpowana wiedza, czy wiedza ciężko mi to teraz przetłumaczyć. Tak zła, że skorumpowała, czy uszkodziła, dokonała korupcji tego dysku. Inscription dobre? Nie. Co możesz wiedzieć? Bo to jest skrybów. Nie interesuje ich ludzkie życie. Okej. Dobra. Coś tu było powiedziane. Można z nim jeszcze pogadać? Nie. Nic więcej nie powie, więc... tak. Nie wiem, ilu kart nam brakuje. Czego nam brakuje? Fajnie, gdybyśmy byli w stanie zobaczyć, co mamy, a co nie. Wydaje mi się, że Squirrela nie mieliśmy, z tą to chyba też nie, więc na wszelki wielki wezmę w ten sposób. I teraz, no, trochę pakietów. Okej, jak jest nowa, to piszę new. Jednak. Więc tak, trochę tutaj pokupujemy, potem pójdziemy po karty umarłych. I tam też spróbujemy pokonać już tam Grimorę, czy jakiej tam. Ale jakoś tak się chyba nazywała. Po czym powrócimy do wieży magów, w czym sobie sam powrócę, zobaczę ile mamy kart brakujących z jakiej kategorii. I... Serio? Kruka nie miałem? A to mi zaskoczyliście.
Ale tak, zobacz jakich kart brakuje, po czym pójdziemy do fabryki robotów, zakupić tam karty ewentualnie. Kończąc tym samym kolekcję. I tak. Co dalej? W sumie nie wiem. Pewnie po prostu zawalczymy ze skrybami. Zakończymy inscription. W sumie... nie wiem co więcej można byłoby tu pokazać już. Przynajmniej w takim formacie, bo wiecie, jeszcze z tym cały case mode, o którym słyszałem dużo. I w sumie... jakieś nowe. Nie daje żadnego efektu. Dobra, mniejsze. Mogę powiedzieć szczerze, że widziałem trochę case mode'a na YouTubie u jednego gościa polskiego. Stwierdziłem, że po prostu zobaczę jedną jego transmisję, kiedy on tam sobie ogrywał. Powiem szczerze, widziałem tam trochę właśnie ciekawych kart, jeśli chodzi o wszystko. I zmiany względem tego, co było w oryginale. Tam w pierwszej wersji inscription, którą było dane nam poznać, bo tak to najłatwiej chyba nazwać. Więc tak, no były zmiany, ale wydawało się ciekawe. Widziałem chociażby... albo nie, co ja tam będę mówił. Nie ma co wspominać. Jedyne co mogę powiedzieć to, że tam fajnie właśnie można sobie dostosowywać wyzwania, które się chce mieć. Typu... no... nawet nie pamiętam co tam było, jakieś tam były opcje. Dobra, na razie tyle starczy. Jeśli czegoś brakuje, to jeszcze przyjdę tutaj żulić o te karty. A póki co, żegnaj lesie, witaj cmentarzu. I tak, na cmentarzu mam też parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Zaczynając od walki z nią i kupowania kart, poprzez jeszcze rozmowy z tą tej osobą. Bo tak, to akurat się dowiedziałem od jednego gościa na serwerze Discord, który okazuje się, że wie więcej od Ońskiej przyjdzie mnie, chociaż niedawno zaczął grać. Że ponoć warto z tym pogadać więcej, bo dostaniem tu jakąś kartę, której inaczej się nie zdobędzie, więc trochę to głupie, że mi zaspoilował, ale tak. Hej, czy wiedziałeś? Jestem nazwany po jednym z twórców Inscription. Dosyć fajne, czyż nie? Okej, okay, co to może jednak zostałem oszukany? Okej, okay, to było ze studni, z rozmowy tam, ale tak. Jakaś utopiona dusza, Drowned Soul. Jak to działa? Za 4 kości 1-1 znika i unicestwia wszystko natychmiastowo. Ciekawe, czy to naprawdę jest tak, że to jest jedyna rzecz. Czy jedyny sposób, czy nie? Chociaż nadal trochę mnie to dziwi, czemu dostałem złe informacje, ale mniejsza. Opening pakietów, jej. Co to jest? Skalmegus. Okej, 4-1, czyli po tym jak zaatakuje, to ginie. I też, jeśli mamy moksów, to ginie. Dobre combo pomiędzy magią i tymi, jak to się nazywa, trupkami, chociaż mamy lepsze karty już. A przy czym, z góry powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mój Ouroboros jest teraz zbyt mocny. I dlatego też, martwa ręka. Pozwala przetasowywać jakby sobie, znaczy przemieniać sobie rękę. Kart, fajne. A właśnie przez to, że on jest taki mocny. Serio, kota nie miałem? Wow, tego się bym spodziewał, ale mniejsza. Przez to, że on taki potężny, to nawet jeśli by to było dobre z perspektywy tego, żeby łatwo wygrywać, nie chcę go używać podczas bitw. A jaką talię będę grał jeszcze teraz, to nie pomyślałem. Za mało. Jeszcze trochę. Więc pewnie autocomplita zrobimy standardowo. A póki co, powiedzmy, że tak do co najmniej 150 jeszcze pokupujemy karty. Tutaj magów mamy już wszystkich. Bestii jeszcze nie mamy wszystkich, prawdopodobnie. Trupków raczej też nie. Ale może dałoby się to wymyślić. Są cztery kategorie. Chociaż wątpię, żeby było porówno wszystkich kart. Tak myślałem, że wiecie, da się może jakoś wykalkulować, ile by tu było bezpośrednio. Chociaż podejrzewam, że może po trzy strony kart kompletnie powinny być na frakcję, więc zaraz się zobaczy ewentualnie. Po tym, jak mówię, zakończę tutaj kupować. Trzeba kupywać, prawidłowiej mówiąc. Ale tak, zobaczymy, może mam jednak jakieś wszystkie już.
Jako, że jest właśnie ten sztywny poziom na kategorię. I tak. Zacznijmy od tego. Jedna strona, druga strona, trzecia strona. Trzy strony. Ok, kompletne. Bestii mamy jedną stronę. Dwie strony. Trzy strony już mam kompletne. I jedną nadto, więc tutaj jest tego więcej. Czy moja teoria nie wychodzi, niestety. Ale tak, jedna strona, dwie strony. Niekompletne, więc jeszcze brakuje. I tutaj to na pewno brakuje dużo. Ok. Więc, żeby was nie zanudzać, ja tutaj jeszcze pokupuję trochę pakietów i widzimy się za chwilę. Na walce. Wiecie co, nie byłem pewien wszystkiego, chciałem to sprawdzić i patrzcie, no według tego mamy kompleta bestii. Co ciekawe, tam bestii było więcej niż stron, a tutaj idealnie zamykamy się na trzech stronach. Dziwne. Czy jakaś karta może jest nadmiarowa? Jeśli chodzi o trupki, to tak jak myślałem, brakuje jeszcze jednej karty, no i dużo botów. Czemu w sumie dużo? No, dwa boty. Tak, mamy wszystkich, więc tak, jest dobrze. Jest dobrze. Musimy jeszcze tylko trafić na jedną kartę u trupków, co może być ciężkie, i dwie u botów, co też może być ciężkie. Więc jednak jest lepiej niż myślałem. W takim też wypadku ja miałem niby zrobić cięcie na zakupy i tak dalej, ale mniejsza. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Bo tu jest ten cały Lord Kości, a my mamy Obola, który wydaje się być dobrą ofiarą dla niego. Strażytny Obol. Dobra ofiara. Więc tak, od razu to po prostu zrobię. Bo tak podejrzewam, po prostu jak dostałem Obola, że to może być dobre, bo tu jest ten cały Lord Kości. Więc no, i leżeliśmy w jakieś miejsce chyba, w którym nie powinniśmy być. Czyli tu jest ten cały Lord Kości w ten sposób. W bezmiernej jaskini. Głębszej niż morze bez słońca. Spotkałeś Lorda Kości. Podeszłeś do Lorda Kości. Podeszłeś do mnie. Czy ty to słyszysz? Stare dane. Jak to wykrzywia i skaża. Jak to nawet nieznane obrazy wytwarza, coś takiego to chyba było. Nie przychodź do mnie ponownie, jeśli nie będziesz mnie czcił, tego czegoś. Okej, więc ty tak na poważnie, dobrze. Możesz tego nie rozumieć, może nie rozumieć tego sensu. Nawet ja tego nie pojmuję w pełni. Ale doceniasz tego moc. Stare dane nie biorą i nie dają, ale robią. Proszę, zaakceptuj moje ofiary, czy tam moje prezenty, coś tego typu. A co tu mamy? Okej. Okay. O, dostałem kości na start, fajnie. A co tu mamy? Kartę na szczycie piedestała. Bone Lord's Horn. Ej, to w sumie to może być ten ostatni kościak, fajnie. Jedna energia, żeby zdobyć trzy kości, super. I kolejny dziwny kluczyk. Dobra. Jeszcze się spotkamy. Okej. Okay. Z tego wygląda to jak jakiś trup kogoś, kto grał w Inscription. Tak patrząc na to, że ma jakieś takie jakby resztki koszuli. Karty w kieszeni i takie tam. No ale dobra. Moje teorie były prawidłowe, więc jej, udało się. No, i teraz możemy iść zawalczyć z Grimorą. A chwila, przepraszam, jeszcze nie. Najpierw autocomplete. Co? Taką talię mi oferujecie? Takie coś? Przepraszam bardzo, co to ma być? Wy sobie żartujecie? Czy wy tak na poważnie? Nie, oni
Nie, to tak na poważnie. No, oczywiście, wiem, że Ouroboros jest potężny, co mi teraz widzicie, ale... No ale nie! Nie, ja tego nie zrobię. Bez sensu to jest. Ej, czyli czeka mi teraz długi czas wymyślania własnej talii. No to tak, widzimy się za chwilę. Okej. Jakąś dziwną, słabą pewnie talię skonstruowałem, więc możemy walczyć. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Życie, śmierć, życie, śmierć. Cykl nadal trwa. Okej. I od czego my tu zaczynamy? Od tego. Dobra, nie jest to najlepsze. Powiedziałbym, że przetasujemy rozdanie. I teraz to dopiero dobra. I tak, ogólnie wziąłem Ouroborosa na sytuację, kiedy już będzie takie... Nie, zapomniałem o najważniejszym. Poddam to już. Ale wybaczcie. Dobra, ale sens. Zapomniałem właśnie o tym, że tutaj muszę mieć Moxa. Po prostu się będą sytuacje takie, kiedy już czuję, że mam dosyć, bo mogłem wygrać, a znowu przegram przez jakieś głupoty czy coś, to wtedy dosłownie będzie można idealnie, jakby to wytłumaczyć. Będzie można idealnie wykorzystać sytuację tego, że mam takiego Ouroborosa do ukończenia i... A jest fatalnie. Ale dobra, przynajmniej sobie usłyszymy tego piesa, żeby był łatwiejszy do pokonania. I tak, znowu mam to, ale tym razem nie zrobię tego samego błędu. To trzeba będzie unicestwić od razu. To nie trzeba od razu, albo się przydało, więc... Offering tu jest potrzebny. Kiepsko. Nie zginie. Dobra, nie zginie, czy to jest dobrze? Ja dostanę obrażenie, oczywiście. Cudownie. Okazja, żeby użyć mojego pióra. Ten jeszcze powróci. Nie podoba mi się ten tekst, ale okej. I teraz jaka jest sytuacja? O, nawet dobra. Mogę zagrać teraz dzięki temu to. I tego maga wzmocnić kośćmi dwukrotnie, więc będzie już mocniejszy, jeszcze pokona. To bez znaczenia. Śmierć nigdy nie jest ostateczna. Też powróci już niebawem. Okej. Jest sarkofag. Używamy plazma Jimmy'ego, żeby się pozbyć. Piękne. Nie, powiem wam szczerze, podoba mi się. Podoba mi się naprawdę, w jaki sposób podchodzą tutaj do takich tematów. I w ogóle i... nie mam kości? Dobra, to jest delikatny problem. I nawet wielki. Wiecie, myślałem o tym, żeby już użyć ich do kończenia roboty, ale nie. Nie ma co się śpieszyć. Z wielu powodów, między innymi dlatego, że wiecie, tak jak już to zapewne jest oczywiste. To nie będzie koniec walki, znając życie. Więc zakończymy to na spokojnie. Nie przejmujmy się folijkami, wszystkie można łatwo zdobyć. A póki co walczymy dalej. Nieźle sobie radzisz, a jednak... Może ci nie spodobać się to, co przybędzie za chwilę. O nie! Można było się spodziewać. Tęsknił za nimi? Nie obawiaj się. Oddam ci je oczywiście. Jako zwłoki. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi zwłokami. Wiecie, też nie żeby mi to przeszkadzało wielce. No ale fajnie byłoby rozumieć, o co chodzi. Poza tym, że ten jest 0 na 1. Ale czy ja muszę się tym przejmować? Odpowiedź brzmi nie. Prawie nie, w sumie. To jest lepsza odpowiedź. Bo już prawie wygraliśmy. A nie, nawet... Zapomniałem niemal 4 na 1. No ja, dobra, to wygraliśmy od razu. Tak, rozpadajcie się, szkiele madzy. Wygraliśmy to. O! O, kochanczym, o cholera, coś tego typu.
Nawet nie miałeś okazji się pochwalić swoimi magicznymi mocami nad śmiercią, bo wygraliśmy! Domed Necromancer, achievement zdobyty. Ty naprawdę mnie pokonałeś. Nie spodziewałem się tego. Co nie spodziewałem. Widzę, że twoim ambicją jest zastąpić Magnificusa, ale cóż, pomiędzy mną i tobą będzie jeszcze okazja, żeby zmienić po prostu swoją myśl, czyli żeby zmienić zdanie. Ej, błagam cię, byś mnie oszczędził. A weź te i idź. Okej, dostaliśmy karty. Nie, żeby to było jakoś wielce potrzebne, ale dzięki zawsze, przynajmniej będę mógł coś więcej zrobić. Talii nie zmieniam, bo jak widzicie jest ciekawa. No, Ouroboros taki wraziwu jest, więc no, dobrze. A póki co idziemy jeszcze zobaczyć, czy wraz z odkryciem sekretu tego orga, tego dziada, mamy wszystkie karty umarłych. Tak, zostały tylko boty. A to oznacza tylko tyle, że wielki opening, jej. Chociaż dobra, wielki opening kart botów zrobimy, zanim będziemy walczyć z tym. To był PO3, czy jakoś tak chyba? Ale tak, zanim będziemy walczyć z nim, to zrobimy póki co. Nie musimy się tym przejmować. I zacznijmy walczyć z botami. O co chodzi? Czego chcesz? O, niestety przeminę dialog, wybaczcie. Jestem bardzo tu zajęty, co? PO3 nie jest zadowolony z moim wyjściem? Ale ja jestem tylko inspektorem. By umieścić lepsze boty na linii produkcyjnej, wymagałoby... W ogóle kim ty jesteś, by przekazywać rozkazy od PO3? PO3 zaufał komuś, kto ma chociaż podstawę wiedzy na temat gry w karty. Jestem trochę zajęty, ale muszę wiedzieć, czy jesteś wykwalifikowany, by dawać mi rozkazy. Okej. Okay. Podoba mi się to, że to takie to w sumie... Każdy skrypek tak naprawdę, jeśli chodzi o swój świat i swoje wszystko, ma inne podejście. O, Lipbot i Buff Contact. Okej, okay, czyli to będzie buffować. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. A, bo w następnej turze już i tak wygrywamy. A, czy chwila trzeba na pewno. A, tego nie można sacrifice'ować. A, odpowiedź brzmi tak, wydaje mi się, że tak, że wygramy. A nawet jeśli nie, to zaraz zdobędziemy inną okazję do wygrania. Mhm. By było przegrać, wiecie, ale jeszcze, jak mówiłem, jest okazja, może się uda. Najgorzej postawiłem to w sumie. Lepiej to zrobić teraz tak. Trudno, nie mamy Spordigera. A przynajmniej pozbyliśmy się tamtego i... Idealnie. Idealnie, po prostu karty przychodzą mi w dobrym momencie. Więc udało się i... O, cholera, twoja wiadomość od PO3 musi naprawdę być... prawdziwa. Jak wspominałem, jestem tylko inspektorem, nie inżynierem. Nie jestem też projektantem. Ja nie mogę wysłać innych botów w dół linii, ale mogę wysłać samego siebie. Jestem dumny z siebie, by przez to, że służyłem PO3 w pełni wiary. Miło było cię poznać, obcy czym strażniku. Oj. Smutne. Trochę, że tak zdecydował się zginąć po to, żeby PO3 dostał swoje ciekawsze boty. Jak na razie wydaje się być, można powiedzieć, chyba takim, który najmniej dba o swoich poddanych, jeśli coś tak nazwać. Chociaż ciężko mi to ocenić jeszcze w kontekście lepszego. I tak, póki co jeszcze... Wiem, że powinniśmy iść dalej, ale chcę po prostu zobaczyć, czy... Po prostu... tę głowę. Wiecie, czy naprawdę jakieś coś innego tu się stanie, jak ta głowa przyjedzie?
Dostaniemy jakąś kartę może za to, wiecie. W sumie nie wiem jak to jest. A może być ciekawie. Ja bym to przez to, że skanuję tą kartę, to jakoś coś specjalnego się stanie. I czyżby? Zeskanował i karta nawet nie wypadła? Serio? To tyle? Dobra, mniejsza. Mniejsza. I swoją drogą niektóre z tych kart przypominają mi trochę karty botów, które mam dostępne, tak całkowicie, więc ciekawe. Ale dobra, mniejsza. A teraz zobaczmy, co my tu mamy. Coś tam wrzeszczał, ale już nie wiem. Bo od razu się przeminęło. Co to było? Jesteśmy... ja jestem... stapiaczem. Przesyłają mi surowe materiały, a ja... I co, że to widzisz, jak to działa? Bez słowa więcej. Musimy mieć bitwę na karty. Okej. Rozdanie, faktory kondukt. Okej, tu liby boty będą, a tu są buffy. Szczerze, gorszym wyborem są buffy niż liby boty same w sobie, więc tak to zrobimy. Ciebie, dziadzie, też mogę tutaj podrzucić. Nie, żebyś był jakoś szczególnie potrzebny, ale czemu by nie? Nie ma buffów, teraz są tylko wredne liby boty. I znowu więcej liby botów. Nic istotnego, dobra. Do widzenia, nie potrzebujemy Ouroborosa, więc możesz posłużyć jako aktywator Mantis Goda. I wygraliśmy! I tam znowu było coś... jakieś wrzaski, ale nie wiem o co chodzi. Ale znowu od razu przeminęły. Będę musiał to zobaczyć na nagraniu, jakieś w powolnym tempie. Świetna bitwa. Teraz... z tym już na boku. Co chciałeś mi przekazać? Piofri chce lepszych botów do swojego skanera. To będzie trudne. Widzisz, ja tylko topię materiał. Ale nie mogę przeprogramować maszyny wytłaczającej. I tam coś było też jakieś więcej, ale nie zdążę usłyszeć, bo to samo przemija. Ale jest jeden chociaż sposób na to, by przesłać nowego bota w dół linii. Nie, i tam było coś więcej mówione, nawet nie wiem o co chodzi. Haha, tak, dla Piofri! Jakby on miał rozdwojenie jaźni, jakieś pewien osobowość i wskoczył tu. Co? To było co najmniej dziwne. Powinien skoczyć tam albo pójść jakoś inaczej. Tak to się sam przytopił. I w sumie nic z tego nie ma. Chociaż tu jest coś innego niż pozostałe, więc to może być on. Tak, to może być on teraz. Ale dobra, a mniejsza teraz. Zagadki. Muszę mieć 3. Mam 4. Ale też mam 0, może tak. A, dobra, to. Nie rozumiem. Powiem szczerze, naprawdę nie rozumiem, jak to do końca działa. Ostatnio już coś wymyśliłem. A, okej, jeśli to jak tym zasłonimy, to po prostu nie daje co swoich kar. A, i muszę wszystkich użyć. Okej, czyli... muszę wygenerować... co najmniej... 5. Czyli jak najwięcej minusów musimy zakryć, tak? Może? 5. Tylko to znowu... jak tutaj przerwę... to nie będzie żadnych efektów. Więc... to musi być zrobione tak, żeby były jeszcze właśnie takie pola, na których można... ustawić. Dobra, to było sprytne. Nie było trudne, szczerze, tylko ja jestem idiotą. Ale tak, jej udało się wymyślić coś i... swoją drogą, zauważyliście, że ci nie dają nam kart? Ciekawa sprawa.
Teraz piątka. To daje 4 i to też daje 4. Okej. Aj, pomyliłem znowu chyba. To tak, tak. Tak, nie. Jakoś tak. Tutaj teraz 6. O. O, jeden za dużo. Dobra, wiecie co? Pomyślę sobie po prostu nad tym chwilę. Nie chcę zajmować czasu. Na pewno to wcześniej czy później wymyślę tylko. Jak zwykle nie jestem w pełni rozgrzany do myślenia. Czuję się głupi. Nie wiem, jak ja tego wcześniej mogłem nie zauważyć, nie wymyślić. Naprawdę. Nie wiem. No ale mniejsza, czuję się głupi. Mniejsza z tym, jak już mówiłem też, czuję się głupi. Ale zaliczyliśmy i możemy pójść do dziury. Jej. W tej oto dziurze, co my tu widzimy? Poza tym, że... Dosłownie chyba... Wyławiałem złom, jakieś stare... nie chciałem tam iść. Przerdzewiałe boty, które potem przerabiają tutaj na... serię tych kostek. A potem te kostki przerabiają na boty. Ale póki co mniejsze z tym, bo znaleźliśmy pakiet. Czy jest coś nowego? Nope, więc jej, po prostu karty. Pakiet, jej, czy coś nowego? Nope, po prostu karty. Więc za odpowiedzią na problemy z botami będziemy musieli pójść gdzie indziej, kiedy indziej. Ale dobra, póki co jeszcze tutaj. Oj, majtku. Coś tego typu. Wiem, po co tu jesteś. Mówi tak trochę po marynarzowemu pomorskiemu. Jak to tam piraci często w angielskich mówią. Ale tak. Chcę, żebym zanurkował. Ale nie mogę cię zadowolić. Mam specyficzne rozkazy. Nie wiem, muszę wyłowić coś specyficznego, coś, ale mniejsza. Możemy jednak słuchać pojedynek. Tak. Nawet może coś dam, jeśli wygrasz. Ale nie mogę zanurkować. Pio Free zrozumie. Okej. Dobra. Jedyny, który sprzeciwił się rozkazowi Pio Free, że mają sobie zginąć. Tada! Pierwsza tura wygrana. Jakie lubię takie sytuacje. Coś tam było, ale nie wiem, o co chodzi. Coś tam było napisane. Ale dobra, nie, tylko że się spadał. Dobra, nisza. Ej, to było imponujące. Wygrana w jedną turę. Pasuje mi to. Fajnie, że o tym mówią. Proszę, weź swoją paczkę. W ogóle fajnie, że tak nawet oni zwracają uwagę na takie sytuacje, ale dobra. Teraz odejdź, muszę się skupić. Oj! Czy to... O! Pio Free mocno mi wynagrodzi za to. Co? Co to jest? Jakieś zbugowane to się wydaje. Idź stąd. Patrz, mamy zbugowanego bota. Czy będzie zbugowany bot w sumie? Wow, i wiem, że to będzie marnować dużo czasu. Ale wiecie co, ja chcę zobaczyć, jak to się przetworzy i co tam z tego wyniknie. Ach, więc tak. Nawet jeśli wy nie chcecie, to po prostu będę wam pokazywał poszczególne etapy. Bo dla mnie to jest interesujące, takie patrzeć na coś takiego. Nawet bardzo. Więc dobra, jedź sobie kosteczko i spotkamy się, jak zostanie stopiona. Dobra, nasza wspaniała kosteczka została przytopiona. Nadal zbugowana. Została zgnieciona. Nie, proszę cię, nie! Głupi gwiezdny klucz. Okej, dobra, zdążyliśmy, zanim to uciekło. Powstała z tego jakaś grudka malutka.
tam tak się streamowało. Nic szczególnego. Chyba 1-0 w ogóle, tak jakieś coś nie wygląda nawet na bota. No ale okej. Jak mówiłem, chcę zobaczyć wszystko, więc powoli idziemy. Obserwujemy nadal, jak się buguje. I tak, nie zobaczyłem, jak zareagował skaner niestety na tamtego. Ale tak, no, przynajmniej zobaczymy to. A wydaje mi się, że takie to piękne zbugowane jest bardziej interesujące niż... No niż to, co tam oferował jakiś zwykły bot, który stawał, że się stopi w imieniu swojego... Nawet nie wiem, kim tak naprawdę był Piofri dla niego. Poza pracodawcą. To ciągle takie było? Nie, trochę się zmieniło w jakąś taką kostkę. Wcześniej to było czymś innym. O. Ciekawe. Muszę przyznać, naprawdę ciekawe, że to nagle zmieniło swoją postać i... Glitchuje się teraz inaczej. No, to jest najlepsze, teraz się glitchuje inaczej, bo się nadal glitchuje, ale się już, no, nie teksturuje, że tak nazwę. Więc ciekawa sprawa. I dobra. Kto wie, może nawet dzisiaj już będziemy na tym etapie, że uda się dostać do Casey Mode'a. Powiem wam szczerze, fajnie by było ukończyć jeszcze, wiecie, fabułkę i przejść do trybu tego takiego challenge'owego roguelite, z czym roguelite, nie wiem, znaczy nie wiem czy light, czy like bardziej, ale mniejsza. Chyba w sumie like, bo jak przegramy, to tracimy wszystko. W roguelite'ach zazwyczaj jest jakiś postęp na stałe. I uwaga, skaner zrobił tamten kształt i tyle. Nic więcej. No cóż, w takim wypadku zanim pogadamy z PO3 tak w pełni, a ja to zrzucę w przepaść potem. Jeszcze zobaczmy tylko, co się stanie z tym, kto rzuci w przepaść. Po czym robimy wielki opening kart mechanicznych. Szybko sprawdzę, czy starcza nam na wszystko. I... Jakby nigdy nic sobie spadło. I tak, to ja zrobię opening, a potem idziemy walczyć z PO3, kończąc tym samym prawdopodobnie tą część inscription. Okej, okay, mamy nowego bota. Pani Bomba! Kiedy Pani Bomba jest zagrana, wypełni puste pola wybuchobotami. Więc jest, coś nowego, hura. I Collective Effort Achievement, więc... Mamy wszystkie karty. Bo właśnie... Sprawdziłem tego achievementa w tym momencie. Poza tym wygląd też tak... Wypasował. I tak, Collective Effort. Mamy wszystkie karty, jej. Możemy już oficjalnie w takim razie zawalczyć z PO3. Bez problemu. Boty nie stały się dużo lepsze. Ale zwalczyłeś ze wszystkimi moimi robotnikami. I wygrałeś. A, daj mi tą talię jeszcze raz. Wow. Pokonałeś ich tym czymś? No dobra. Może są tu jakieś synergie, które ominęłem. Rozpocznijmy więc czy tam... No chodź! Widzisz te conveyor beltsy? Czyli te takie przekaźniki? Zupełnie jak w mojej fabryce. W zupełnym minimum przetestuję twoje umiejętności pozycjonowania w linii. Okej, rozumiem. Rozumiem. I tutaj mam midbota, inspektora. Inspektor może zakończyć obieg, ale nie daje żadnych efektów, a tutaj jest jak to dron. Dobra. W takim wypadku to tutaj. Tutaj. I na dzień dobry, niech tak będzie. Musimy teraz też ostrożnie do kart podchodzić. I się na pewno będą przejeżdżać. Widzisz, jak to działa? Okej, twoja tura. Mięsnego bota. Mięsnego bota. Fajnie byłoby mieć, ale powiem wam szczerze, wolę wyeliminować tą dwójkę. Jak na razie, więc... Tak. To będzie lepsze zagranie. Okej, to jest fajne, a tutaj mamy stapiacza. Kiedy
Stapiacz zginie, kreatura w jego wnętrzu jest uwalniana. Jakże interesujące. Wybucha i niestety stracimy przez to Moxa. Ale dobra, dwa obrażenia. Mhm, nadal na równi. A, nie mamy Moxa, więc teraz niestety on się nie przyda. Ale tak, postawimy jego na wszelki wielki. Będziemy mogli wiecie, wtedy zestrzelić ewentualnie stapiacza i to, co z niego wyjdzie. A co było we stapiaczu? Midbot. Zestrzelę, szkoda. Czasu automaton oraz eksplozja bot. Okej. Dobra, mamy Mox Machine, czyli potrójne Moxy. Nawet nie będę czekał. Zarzucamy co i szkieletu magami zakończymy tą fazę. Po prostu wiecie, chcę iść dalej. Coś mówi, że dokończymy robotę nawet Ouroborosem, jeśli trzeba będzie. Po prostu chcę. O, skanery się włączyły. Którą kartę zeskanować? Tylko żartuję. Oczywiście, że to z najlepszymi statami. Naprawdę? On to skanuje? A, ale dobra. Na szczęście wygląda na to, że... Dobrze, że nie mamy żadnych dobrych kart. No, statystyki mogłyby być lepsze. Twój ruch. Okej, czyli w ten sposób chciał. Oj, ja jestem po prostu z siebie dumny. A, mogę używać energii do podbywania się swoich. To jest dziwne. Ale dobra, mój ruch to mój ruch. Okej, pozbywamy się w takim razie tego. Nekromanto czy będzie potrzebny? Nie szczególnie, ale zagrajmy go na wszelki wielki. Zniszczmy co? Zagrajmy Spordigera, czyli zarodnika kopacza. Lecimy to. Na całe szczęście nie było już potrzebne, więc nie jest tak źle. Kolejny nekromanta. W sumie niech idzie. I nadal czekam na mojego Ouroborosa, żeby to już zakończyć raz na zawsze. Chociaż czy to jest aż takie potrzebne? Nie. Nie jest aż takie potrzebne, więc wystarczająco dużo mam już tego. W takim też wypadku można zrobić tak i tak. I... chciałbym zagrać Ouroborosem, żeby to już ukończyć w ten sposób. Ale karty powiedział nie. Dawaj uczciwą walkę. A dla uczciwym, na ile może być uczciwa walka talent stworzoną z dowolnie wybranej karty, bo mam wszystko, co istnieje. Ale tak. Pff. Niezłego farta tu miałeś. Wydaje mi się, że granie perfekcyjnej rozgrywki nie ma żadnego dorównania do... żadnego przyrównania z dobrego RNG. Narzeka, że to tylko na farcie wygraliśmy. No nieźle. Ale mniejsza. Udało się. Jest achievement. Accomplished automation. No, wydaje mi się, że wygrałeś. Twoje ambicje... są by zostać skrybą magii. Tym... mniejsza. Tym starym prykiem, coś takiego typu. A, powinieneś to przemyśleć. Okej, dobra. Steamboty, inne rzeczy, wszystko miałem. Dobra. No to idziemy, co dalej? Trzy kropki. Dobra, to idziemy jeszcze tylko sprawdzić, czy na pewno mamy wszystkie karty i w sumie... co dalej, bo nie wiem. Ale tak. Czekajcie, co? Patrzcie, nie mamy wszystkich kart. Coś tu jest nie tak? Czemu ja mam osiągnięcie za wszystkie karty? Jak nie mam wszystkich kart? To jest dziwne. Hmm.
Ale dobra, wiecie co? Jest osiągnięcie, co nie będę się tym przejmował aż tak. I tak, tutaj się ładnie świeci, ale w sumie co dalej? Żebyśmy już naprawdę skończyli i tyle, to w takim razie jak uruchomić Case Mode'a? Chyba nie rozumiem. Jejdź, muszę pozbierać swoje myśli. No i co teraz? Okej, czyli tu trzeba było przejść. Nadszedł czas, pretendencie. Wybierz skrypa, którego zastąpisz. Dobra, to tak serio. Kogo chcemy zastąpić? Wiecie co? Ze wszystkich wydaje mi się, że jego. Nadal. Skryby magii. Będzie dosyć, że magia, ja uwielbiam magię i tak dalej, to... On był okropny dla swoich uczniów. Widzieliście, jednego zmienił w gluta, co wszystko go bolało, inny był nadzianą dosłownie głową na kij, a trzeci żył w wiecznej ciemności. Zdecydowanie jego. Tak. Okej, chyba... To chyba tyle. Wiem już, że przegrałem. Przewidziałem to. Moje oko swędzi ponownie. Szamboli ponownie. Czemu mój okropny glutomak musi zawsze zawodzić? Aha. Ale... Czy byłbym taki meticulous, nie jestem pewien słowa, więc wybaczcie, w moim przygotowaniu, jeśli sam bym spróbował potęgi, jednak nigdy mogę tego nie wiedzieć. Pokaż się! Indyż maszyn, co? Piekielna maszyno, konstrukcja? O, okej. Okay. Kiepski los oczekuje nas wszystkich. Coś tego typu było mówione. Głupi starcze. Niczego ci nie jestem winien. A teraz zagrajmy. Nie rozumiem. Ja chciałem z nim, a nagle ten się pojawił? Powinieneś walczyć ze skrybą, którego wybrałeś. Ale dosłownie taką jakby wzmocnioną wersję na finał. To jednak będzie inne. Dobra, po pierwsze nie ogarniam czemu, po drugie... Nie podoba mi się to. Po trzecie, no, zobaczmy co dalej z tego wyniknie. Rozpadł nam się niestety kościany mag. No cóż. Atakujemy w takim wypadku. Ja po prostu to tu zostawię. Dałem tu tam, nie wiem, Dredger, nie jestem pewien, jakimś Dredgerowi. Ja taki bezużyteczek myślałem. Coś takiego dobra, mniejsza. A wiecie co, teraz jeszcze zrobię to w ten sposób. W ten sposób. Zarzucę to. I... Co teraz? Wygraliśmy w sumie i... To jest? Oto bilet! Co? O co chodzi z tym That's the ticket, co? Proszę bardzo, co tu się dzieje? Okej. Okay. Nie ogarniam, ale okej. Okay.
Czyli, że co, że to już? Czy nie już? No co zmierzy, wow. Goking, nie jestem pewien co jak, ale tak. Skończyłeś już? Nie wiem, Goking to jest chyba gapić coś takiego może? Możemy zacząć? A w ogóle to jakieś takie komputerowe dźwięki wydaje, ale chyba wcześniej też takie może mniejsze. Dobrze. To jest... Botopia. Kiedyś wspaniały, technologiczny... Wspaniały technologiczny raj. Było rządzone przez czterech... Przez czterech Uberbotów. Dokładnie. A ty musisz wyjść stąd i ich pobić. Czemu? By wykonać wielką transcendencję, oczywiście. To nie ma znaczenia. Co to oznacza? Chcesz tego, okej? Okay? Czyli, że... Au. Czyli to jeszcze nie koniec. Okej, okay, to jeszcze nie koniec. Wow. Dobra. Ale wiecie co? W dalszym części zobaczymy już w kolejnym epizodzie. A póki co dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało i to było na tyle na ten moment, więc trzymajcie się i hej, hej.